Na drop SMP było spokojnie, do momentu pojawiania się tej złej grupy. Niszczyli bazy, pokonywali graczy i wprowadzali chaos. A ja nie mogłem na to patrzeć, dlatego użyłem bomby atomowej, aby ich zlikwidować. Ale jak to się zaczęło? No ej, skoro to się nazywa bomba atomowa i tworzy, i ma w opisie, że tworzy... To jest w ogóle przedmiot legendarny, czyli najrzadszy, jaki można trafić. Ich jest kilka, no to jest na przykład epicki. Kilo w szybkości jest też epicki. No dobra! Ej, to bombę atomową wykorzystamy chyba na Krofixa, Stefana oraz Reka, bo mamy porachunki. Ale jeszcze zanim to zdobędę parę dropów. Dlatego umówiłem się z Fazim, który chciał zdobyć koordynaty Endu. Cześć. Cześć, dobijmy targu. Dobrze. W ramach dobrych gestów mogę dać ci chleb. O, ja też mogę dać ci chleb. Dziękuję. To dam ci jabłko. Dobra, posyłaj mnie. Chciałbyś dowiedzieć się, gdzie jest End, tak? No chciałbym, nie ukrywam, żebym chciał. No ja posiadam takowe informacje, mogę się z tobą podzielić. Mogę ci zaoferować jeszcze jeden emblemat odporności na bordy, bo nie wiem, czy wiesz, ale End jest poza borderem. A jak wejdziesz do Endu, to żeby pójść do End City, End City jest też poza borderem. Więc takie coś ci się bardzo przyda. No nieco to tanie rzeczy, tak. No chyba wiesz, czego potrzebuję, prawda? Wiem, czego potrzebujesz. Ty masz spinę z kartelem, tak? No. To posłuchaj. Jeśli z ciebie wypadnie bomba atomowa, obiecuję ci, że użyję jej na nich. O, no dobrze. No to jesteśmy dogadani? Jesteśmy dogadani. No dobrze, pozwalam. No i papa. To jest łącznik, to mało. Dropik dany, gdzie ty jesteś? Ja no tobą. Dobra, no to proszę, ty weź sobie itemki i otworzę przy tobie od razu. 3, 4. Ej, co jest? Nie wiem, co to jest. Ej, właśnie, Cloud Bootsy mam. No co dobra. Jest? Ej, co to jest za Super Mario? No, chłopie, Cloud Bootsy, to jest przydatne do netheru na pewno. Wypadły mi Cloud Bootsy, które pozwalają na znacznie wyższe skakanie. Fazi, posłuchaj mnie. Po pierwsze, emblemat odporności na border. Nie klikaj go prawym, bo jak klikniesz go, to masz 15 minut tylko. No i co, Fazi, dziękuję ci. Potrzebuję jakieś zbrojki, mam nadzieję, że dzisiaj elitry będę miał. Jakiegoś emblemaciku może, coś ten tekst, bo ja coś mam, na przykład Paladina mam, szczęścia, emblematy, a ja jestem olbrzymem. Dobrze, dobranoc. Poszedłem do wioski ogarnić villagerów na mending i unbreaking na elitrę, ponieważ moim celem był powrót do Endu i zdobycie większej ilości elit, aby mieć monopol na nie. Mając monopol, czyli będąc jedynym dostawcą elitr, to ja mogę ustalać, po jakiej cenie i komu sprzedaję elitrę, co da mi ogromną władzę na serwerze. Niesamowicie ważne pytanie, czy ziomeczki, które mają zielony kolor, są uselessy, które nie mają klasy i nie mogą jej wziąć? Czy ja dobrze pamiętam? No, bo nie chciałbym wziąć i teraz nie wiem. No chyba tak, dobra. Musimy poszukać innego villagera, tak fajnie się udało zamknąć. Dawaj, bierz Lekterna. Power 1. No i będziemy mieli jednego ziomka, jeszcze będzie trzeba zrobić ziomeczkę na emeraldy. Punch. Mamy unbreakingu. Widzowie, mam villagera, ale unbreakingiem 3, ale niestety kilka razy przez przypadek go uderzyłem, zamiast kopać Lekter, to kilka razy go uderzyłem. Niestety, mam bardzo wysokie ceny u niego. A muszę go zablokować. Ale no są 23 emeraldy. Ale to i tak jest mega dobry wynik. No zawsze coś, nie? Tak naprawdę gdybym nie miał zwiększonych cen, to już byłoby mnie stać. Cześć. A pierwsze 300 osób, które wpisze komendę superstart na drop SMP na moim serwerze nanomc.pl, dostanie sporo dropów i VIP-a na start. A edycja dopiero co wystartowała. Niestety ceny jakby bardzo duże nie były, tak dalej są. No ale trzeba poszukać jakiegoś innego źródła. Teraz wydać mu fletching tape. Siema, musisz, po pierwsze nie możesz spać, ziomeczku, to po pierwsze. Po drugie, musisz zmienić profesję. No! I to rozumiem, ziomek. Ej, chyba mnie już stać. Dobra, idziemy do ziomka i kupujemy. I blokujemy u niego unbreaking w końcu. Może już nawet ceny u niego spadły? Nie, dalej nas nie nienawidzi, ale już nie aż tak bardzo. Taka ciekawostka. Dobra, kupujemy. Oszustwo to jest i scam, ale kupiliśmy. I teraz tutaj mamy już na stałe ziomeczka z unbreakingiem. No, ale na pewno zaraz się złami i coś tam sypnie. Oj, sypnął! Tak szybko! 28, ej, to jest mega drogi mending, mi się wydaje, ale akceptuję tę cenę. Mending zdobyłem bardzo szybko, dlatego od razu poszedłem do bazy nałożyć te enchanty. Mamy 37, ponownie Fletchera mamy gościa z unbreakingiem i z mendingiem, serio, mega dobre combo. Jeszcze Fletcherek, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Dawaj mending, mamy mending i unbreaking, sztos. Dobra, bierzemy elitrę i montujemy ją.
na Unbreaking i na Mending. Siemano, dawać XP-ka. I co, zabiję, mamy połowę, no jeszcze jakieś pigmentki muszą przejść. Strategia z pigmentami wyszła super, dlatego wróciłem do bazy po fajerwerki i od razu ruszyłem do endu. Siema, no i wytepało mnie do jakiegoś innego, ale dobra, no nie jest źle. Dobra, biorę bardzo dużo fajerwerek na tę podróż, taki mam plan. Latać i jeszcze raz latać, naprawdę wziąłem chyba wszystkie fajerwerki z naszej bazy. A teraz mam elytrę, więc pamiętajmy, że to mogę wchodzić, wychodzić i tak w kółko. No to wskakujemy. Siemka. No i trzeba pokonać jakiegoś Endermana na szybko. Siemka. No potrzebujemy perły. W szkacji naprawimy sobie trochę litra, jednak nie. Dobra, perła zamiast toporu niech będzie. Tym razem poleciałem w inną stronę niż ostatnio, żeby pokryć większy teren. Miałem nadzieję, że w ten sposób szybciej znajdę elytry. O, mamy End City, ale niestety bez elytry. A jednak z elytrą! Szybko znalazłem End City i zacząłem je lutować. Dobra, wbijam tam i trzeba pamiętać, że tutaj są te takie gnojki nieszczęsne. Gdzieś się kryją pod podkładem pewnie. No ale dobra, my mamy elytrę. I co, i te gnojki tutaj pewnie są, nie? Pewnie mnie napadną zaraz. Uwaga! Ej, nie ma! Ej, nie wiem, czemu tam były gnojki, ale mamy drugą elytrę! Jest! Mam... O, jeszcze Gastir! Gastir też w cenie. Ja tu tylko na... Protection 4! Co to jest za zbroja?! I Gastir! Dobra, dajcie spokój! Kurde, biją mnie wszyscy! Ała! Jakieś shulker shele, coś się zbiera. Lecimy dalej na minus. Czyli co, czyli tam lecimy. Znalezione kolejne End City i mamy trzecią elytrę i Protection 4, ale Curse of Binding, ale 8 diamentów i tak to jest warte. Mega sztos. Dobra, bierzemy kolejną elytrę. Trzecia. I tu nic nie ma w tej wieży? I to jest Shulker Shell, bo chciałbym go zdobyć. Aqua Affinity Fire Protection, nie, uciekam stąd. Nara. I lecimy dalej na minusowe koordynaty, czyli tam. Znajdowanie End City szło mi sprawnie, ale w pewnym momencie znalazłem dziwną wioskę. La, coś znalazłem, a mi się border kończy. Uwaga, trzy. Dobra, pyk. Dobra, jesteśmy dalej. Czy tu są przyjazne ziomki? Countryside, okej. Jest jakaś wioska. Czy ktoś tutaj, czy cokolwiek tutaj jest? No mam, może tu są jakieś endowe end villagers. Nie mam pojęcia, ale wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Ej, naprawdę bardzo przyjemne miejsce. I tu jest kolejne takie. Ej, ale to wygląda, jakby tu miało być zwierzęta. A tu nic nie ma. A w ogóle tu jak jagody jakieś. Podejrzewam, że można je jeść. Może jakieś niebieskie craftingi, perła. Ulala. Ile jedzenia, ej, dobra. Te jedzenie to jest zgarniam całe. Ej, tu jest mnóstwo jedzenia. Skąd pszenica będzie? Tego nie wiem, ale mi to pasuje. W wiosce znalazłem dużo jedzenia, ale ani jednej żywej duszy. Dziwna sprawa. Potem wróciłem do dalszych poszukiwań End City. Mamy kolejne End City. Trochę teraz musiałem polatać. Wygląda bardzo podobnie jak do End City, w którym byłem pierwszym. I z tego co widzę, chyba jest to End City bez statku. No niestety, ale no bywa i tak. I tak mieliśmy turbo farte, że poprzednie były ze statkami. Tu są ziutki, więc idziemy na fajta z ziutkami, które biją. Ała! Ej, dobra, te ziutki niby mają diamentowy miecz, ale jakieś takie słabe są. Mamy statek i kolejne End City. Ale no nas głównie interesuje statek. Ej, dobra, wyobraźcie sobie, że ktoś pójdzie tym samym portalem do End City jak wy, co ja, wiecie, z tej głównej wyspy endowej do End City, pójdzie w tamtą stronę, gdzie ja. Przecież on tam nic nie znajdzie. Jest jeden dziutek. O, dziutek na fajta. Ale on, o kurde, drugi. Ej, może oni biją sporo, tylko ja mam po prostu diamentowe WTN, zbroje Protection 4, to przecież wszystko. Może tak być. Ała, no zablokowałem to. Ała, to też zablokowałem. Ej, co się dzieje? Jeden leży. Skibidi. Trafił ich slime. Ej, tu jest jeszcze jeden ten dziutek. I mamy litrę. Ej, tu było gorąco przez chwilę, jak leciałem i tak dalej. Ale schowałem jeszcze chorus fruta, żeby nie mogę tak wyciągnąć. O, Gastir. Pozdro. No i niech będzie te. No i elytra. Czwarta. Ej, i nie wiem, kilkaset kratek dalej i mamy End City, to ze statkiem. Pozdrawiam. Kolejna elytra, ale najpierw kilofik. Zbrojka to 8 diamentów za darmo tak naprawdę. Żelazo za darmo. No ale my tu przyszliśmy po jedną rzecz.
czyli po te elytrę. Proszę mi dać. Piąta elytra? Piąta. No i my już będziemy powoli do portalu zmykać. Ale przez to, że jestem duży, mam problem z wleceniem do tych portali takich. Naprawdę. Ale dobra, sobie zniszczyłem i sobie po prostu tak wlecę. Wróciłem. No i jestem. Cel wykonany. Zdobyłem elytry na trady i wróciłem do bazy. A chwilę później odezwał się do mnie Kenzie. Witam cię, Kenzie. Hej, co tam u ciebie? Cześć. Witam! Słuchaj mnie. My musimy robić targu. No widzę, co ty taki goły. I jeszcze mam malutki. Bo mi jest przykro, stary. Słuchaj, spotykamy się tu w jednym jasnym celu. No ja chyba wiem jak. Potrzebuję uzyskać elytrę, gdyż nie jestem na tyle głupi, żeby się o nią ścigać w tym posranym endzie. To dobra decyzja. Dobra decyzja, bo 9 godzin życia by zmarnował, wiesz? Brakuje mi tylko elytry do tego, by stać się najpotężniejszym na tym serwerze, rozumiesz? Nie wyglądasz najpotężniej, nie będę ciężki, aczkolwiek jesteś młody bossem. Widzisz jako te bice? Tylko mówię, że nie wyglądasz aktualnie, jakbyś był jakiś mega potężny. Stary, bo to są pozory, trzeba sprawiać pozory, że jesteś słaby, żeby potem pieprząć atomówkę na czaskę, rozumiesz? Atomówkę? Ej, chłopie, na serwerze krąży legenda o atomówce. Myślisz, że ona faktycznie istnieje? Wydaje mi się, że pradawny, takie L-kartele ją otrzymają na bombę. L-kartele, tak. L-kartele. Chciałbym dobyć targu, chciałbym to zrobić, tak powiem, kulturalnie. W zaciszu domowym, żeby nikt się o tym nigdy nie dowiedział, że młody boss zabija młodego bossa. Gdzie masz bazę, albo gdzie masz respawn pointa, powiedz mi, to ja tam będę musiał polecieć. Wiesz co, baza jest w tamtą stronę. Ej, pająk, konie. 300 kratek w tamtą stronę. Nie wiem. Chodź do bazy. Kenzie ze względu na wieloletni pakt młodych bossów zaufał mi i zaprowadził mnie do swojej bazy. Dobra, zobacz, po prawej masz portal. On jeszcze jest w trakcie budowy. Dobra, i wchodzimy tutaj. O Jezu, jak to ładnie. Co tu jest? Witam, tam jest dalsza część Imperium. Dobra, wiesz co, dobijmy pierw targu. Ładnie. Bo ja bym chciał uzyskać od ciebie, kurczę, elytrę. Ja sobie zrobię łóżko. Netherite? Fajne. Okej, czego ja szukam? To, stary, dobijmy targu, nie przedłużajmy tego. Złam mi czaszkę, proszę. Mroźnym toporem. Może być mroźnym toporem. Nie możesz się ruszać, żegnaj. Nie mogę. Dziękuję. Mam coś dla ciebie. Co masz dla mnie? Mam twoje chleby. Z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność. O stary, w końcu, Boże święty, końcu. Ale wiesz co, ja miałem jedno podejście pójścia po endu, ale ja po zobaczeniu Strongholda się zawróciłem. Nie dziwię się, chłopie, w Strongholdzie mnie ten głupi robal taki napadł. Dobra, a ja oto otworzę dropika. Pyk. Dobra. Jest! Stary, przede wszystkim to mam dodatkowe serce, w końcu jakiś atrybut, mam 11 serc, w końcu, a po drugie... To mam stary spodnie śmierci, look at this man. Z dropa wypadło mi dodatkowe serce, które zwiększa ilość serc o 1 oraz spodnie śmierci. Legendarny przedmiot, który przy uderzeniu od przeciwnika nakłada na niego efekt Wither. Po wymianie z Kenzim umówiłem się z Clarfim na wymianę. Cześć Clarfi. Siemka. Ty nie masz full HP. Ile masz szybkości? Tak szczerze, pomiędzy nami. A na ile wyglądam? Na 70% wyglądam. 80. No. Współczuję. Jak wiesz, mam dużo elytr. Przytrykardowałem dzisiaj. I tak, mam dla ciebie ofertę nie do odrzucenia. Elytra za dropik. Jest to stary cena, którą daję każdemu. Ale słyszałem, że masz też emblemat wielkości. Więc dorzucę ci jeszcze do tego netherite, żebyś miał chociaż część do zrobienia insygnii i wrócił do normalności. Bo no prawda, no jak my mamy tutaj bohaterami być tego serwera, no to w ten sposób na pewno nie będziemy. Tak, i w gratisie jeszcze ci dorzucę emblema z odporności, żebyś albo poleciał po kolejną elitrę, albo poszedł po swoje itemy, które są w Strongholdzie, gdzieś zostawiłeś, pamiętasz? No przydałoby się. No właśnie, więc... Ja wystawiam dupę i bij. Dobra. Siemka. O kurde! Co ty masz za jakiś mroźny topór? Z wymiany z Clarfim nie dość, że dostałem dropa, to dodatkowo emblemat wielkości, na którym bardzo mi zależy. Tam patrz, pyk i pyk. Proszę. Ja Sky is the limit, gratulacje. No way. Jest... Kurde, to jeszcze jak ogarniemy Plumiemu, no to faktycznie już możemy być bohaterami i teraz się na tym serwerze. Nie przychodzę przez dwie klatki właśnie. O nie! Nadszedł ten moment. Kurde. Ej, dobra, jeszcze mam dropik. Otwieram. Pyk.
Uciekam. Nie do kolego, nie do kolego, ty masz lepkie rączki. Z dropa wypadło mi dodatkowe serce i hełm wody, który daje stały efekt oddychania pod wodą. Larfi. Dobra, uciekam. Larfi. Uciekam, nie mi. Larfi. Larfi! Rozwalam ten budek, Larfi, wracaj tu! Nie. Wracaj tu, bo ci zabiję. Dobra, oddam, będę grzeczny. Bo ci zabiję, zdrajco. No ty masz, no ale Klarfi. Nie no, Klarfi, no spokojnie, się śmieję. Dobra, chodźmy, wróćmy może. Proszę cię, Klarfi, proszę cię. Dziękuję. Jest, stary kartel będzie niszczony. Następną osobą do wymiany był Plumi, ale postanowiłem zrobić mu małego pranka. O, dzień dobry! O, dzień dobry panu. Co ty, czemu ty masz żelazny hełm? Stary, bo już, bo mnie stać, zaraz nie ma to zrobię, spokojnie na głowę. Dobra, tutaj zapraszam. Nie, z drugiej strony musisz. O, ja się ledwo mieszczę tutaj przez te drabiny, wiesz? Ty, ale, o, dobra, lecę! Lecisz. Dawaj. A tu nie ma wody, tak? Oj! Spadł z drabiny. Dzięki, Filip. Jesteś mega super sojusznikiem, stary. Dobra, suche mnie naszły, że masz elytrę, więc jeśli za to mi dasz elytrę, to będziemy kwita. Dlatego jeśli pokusiło mnie... Ej, raz bałem się, że Clarki mi to zrobi. A teraz zrobiłem ja tobie to, bo wiedziałem, że mam dla ciebie prezent i jakoś nawet na przebaczenie ci go dam. No nie powiem, że to nie jest fajne, że nagle się okazuje, że nie mam żadnej statystyki na 100%. Ej, zobacz, kiedy jesteś malutki w ogóle poradził do mnie, siemano! Stary? A co się wygląda? Jako olbrzym byłem już tak duży, że żeby zmieścić się w tunelu na dwie kratki, musiałem kucać. No to ci chyba to wynagrodzi. Jesteś czwartą osobą, która posiada elytrę. Mało osób posiada. I jeszcze mam dla ciebie w razie co w gratisie hełmik, żeby sobie po prostu w grindstone zdjął enchanty i miał po prostu hełm. No i elegancko, dziękuję. Wybaczyłeś mi? Byłbym jeszcze bardziej zadowolony, gdybyś miał do dropa, ale... Chyba kolego cię coś pomyliło. Maluchu, nie pomyliło ci się coś? Co byś, ty chyba za alfa próbowałeś, to przestraszył tutaj. Kolego. Dobra, otwieram, pyk. Co wpadło? Miecz ognia i emblemat ulepszenia. Miecz ognia, jest bardzo mocny. Fajna sprawa. Z kolejnego dropa wypadł mi miecz ognia, który podpala przeciwnika na znacznie dłużej i emblemat ulepszenia. Ale ja chłopie na razie, to ja walę to w stary kill-off chyba. Bo ja chcę mieć fortunę czwórkę na kill-offie. Chyba walę w ten emblemat tych kill-off. 16 steków, proszę. Proszę. No. Czy ten kill-off jest ci aktualnie potrzebny? No powiem ci, że tak, o to dokończę. Ja już to sobie tak rozplanowałem, że tu będzie ta forma taki klasyczny stary mechanizm, stary, dobry, niezawodny z wodą, no nie? No. Mogę ci ten kill-off na razie zostawić, ja wezmę sobie jakiś zapasowy i po prostu nie pójdę ci kopać netherite'u, tylko pójdę robić te endermany. No, ale ja się muszę panowie jeszcze wrócić, bo ja chociaż, no ja, ej, ja jestem na trzy kratki, ale cringe. Ale cringe. Ile masz procent tej wilgoci? Znalazłem! Co ty dajesz? I to właśnie dzięki temu, że jestem na trzy kratki, bo Ancient Debris, gdybym kupował na dwie kratki, to by był ukryty pod tą trzecią kratką na górze. Serio. Dobra, mam, wracam. Weź? Nigdy nie było łatwiej? Potem poszedłem zrobić ekspiarkę z endermanów, żeby exp nie był dla nas problemem. Odbudowałem się od endowej wyspy, zbudowałem dwie platformy, połączyłem je trasą z liści, a na koniec zalałem jedną liściową platformę wodą, aby nie respiły się na niej endermany. Zostało zniszczyć drogę prowadzącą do ekspiarki i w taki sposób powstała najlepsza na ten moment ekspiarka na serwerze. Co ja robię? To źle się skończy dla mojego zdrowia. Stary, jak ja zaraz padam do Wojda i tracę wszystko i już nie wbijam na drop SMP. Mam. Kurde. Następnie wróciłem do bazy i ulepszyłem emblematem ulepszenia swoje spodnie śmierci. Jakkolwiek ładnie to wyglądało, sypialnie. Bardzo ładnie jest, nie przejmuj się. Słuchaj mnie, bardzo ładna baza. Widać, że to w końcu zaczyna jakoś wyglądać. Fajny masz hełm, wariacie. Ja mam stary... Zrobiłem, ukończyłem farmę. Jest! Protection 5 mam! Jest! Emblematu tego ulepszenia. Protection 5 on Breaking 3.
Szacun. Dzięki temu miałem spodnie, które mają na sobie Protection 5. Na ten moment był to najsilniejszy przedmiot na całym Drop SMP. To nie był koniec mojego stakowania. Na serwer po raz pierwszy wbił Alion, któremu zaproponowałem przedmioty na start. Jak ty jesteś malutki, człowieku, a jak gigantyczny. Stary, ale ty jesteś duży. Aha, bo to taka klasa, ty klasa, no kurczę, wyglądasz. Tak. Wyglądasz dobrze. Malutki, nie podskakuj. Dobra, posłuchaj. No. Obiło mi się uszy, że potrzebujesz zbroi, bo trochę jesteś goły i wesoły, nie? Ja ci powiem tak, no zdarzyła się taka perswazja. Nie wiem, co znaczy to słowo. Nie pieprzajmy się, posłuchaj. Tutaj mam dla ciebie szulkę. Oho. Wszystko w nim przygotowane. A mogę zobaczyć? No, zobacz sobie, mogę zobaczyć? Co w nim jest. Okej, okej. Temki są fajne. Niektóre rzeczy są troszkę nawet lepsze, bo mają mending. Na przykład klata i hełm mają mending, więc w gratisie. Powiem stary, że ty się dorobiłeś na tym serwerze. No tak, tak szczerze, że powiem, taki... że ja mam jakiś gorszy hełm, a dałem ci mój. Aktualnie. To był mój hełm jeszcze przed chwilą. Nie, to już ukradnę, nie? No dobra, czego, to ja to wezmę na razie. A dobra, bo jeszcze muszę cię, wiesz. Niestety wszystko ma swoją cenę, rozumiem. Ja rozumiem. No kurde, deszcz, dobra, dobra, załatwmy to szybko. Zabijam cię, podkładam ci shulker. Nie, tu nie było. Zakładasz zbroję, żyjesz sobie szczęśliwym życiem, nie? Dobrze. Sorry. No, no tak, nie. Gdzie się zrespiłeś, ale mam dropkick. Ja nie mam bladego pojęcia, czekaj. Ja ciebie szukam, a dobra, to chyba tam było. Ty jesteś pod górką, czy na górce? Ja jestem pod górką. Pod górką, dobra, widzę cię, spokojnie tutaj, za tobą. Jestem wolniejszy. Szybko straciłeś, współczuję. O, biorę wszystko. Biorę Sharkera. O kurde, masz hełm, masz to. Nie! Mam Sharkera, uciekam. Ej, masz wszystko? Tak, chyba, czekaj. Dobra, mam wszystko, dzięki ci bardzo, Felipe, za tą wymianę. Wymiana przebiegła bez żadnych komplikacji. Potem udałem się do bazy, ponieważ dzisiaj miałem umówione ważne spotkanie. Cześć widzowie, dzisiaj jest wielki dzień. Mianowicie, już zdobyłem pierwszego trade'a, to po pierwsze, i musimy zaraz go otworzyć. Po drugie, umówiłem się na 21, czyli dosłownie za pół godziny, z ekipą klubu książki, ewentualnie ekipą El Cartel, tak się nazywają, w skład którego chodzi Reku, Crofix oraz raz Stefan, ale mamy kilka rzeczy do przygotowania. Przede wszystkim to jest na nich. To czekało cały ten czas na nich i użyjemy tego pierwszy raz na serwerze, ale przed tym musimy otworzyć 4 dropy. Skąd je mam? Jeden mam z trade'u przed chwilą, 2 mi wypadły podczas farmienia i expienia i jeden mi wypadł, szczerze nie mam pojęcia skąd go mam. Prawdopodobnie mam go może z Plumiego, no szczerze nie powiem wam skąd go mam, bo po prostu nie pamiętam. Tak więc, dobra, otwieramy. Pierwszy, emblemat szczęścia i miecz odrzutu. Ej, miecz odrzutu fajny, ale emblemat szczęścia? No ja nie mam tej klasy, no. Wypadł mi miecz odrzutu, który znacznie odpycha przeciwnika przy każdym uderzeniu. Pyk. Serce i miecz odrzutu drugi? No nie, to są jaja. Pyk. Uuuu. Ej, no nie. Wypadł mi emblemat odporności na border. Nie, no nie. Czyli jedyne z emblematów, co mi wypadło fajnego, to serce. I to jest jedyna rzecz, serce, nie? No i hełm górnika. No stały efekt pośpiechu jest fajny. Hełm górnika to przedmiot, który osobie noszącej nadaje stały efekt pośpiechu. Zatruty sztylet mi wypadł! Jest! Ja chcę mieć zatruty sztylet, bardzo! Ej, jak ktoś oglądał dropa pierwszą edycję, to pamiętacie, te osoby pamiętają, że ja zawsze biegałem z zatrutym sztyletem. To jest mój ulubiony miecz. Zatruty sztylet to dla mnie wyjątkowy przedmiot. Nie dość, że przy każdym uderzeniu zatruwa przeciwnika, to dodatkowo na pierwszej edycji dropa był to mój ulubiony miecz, którym pokonałem mnóstwo moich wrogów. Rozpocząłem przygotowanie do mojego spotkania z Crofixem, Stefanem i Rekiem, ponieważ wiedziałem, że nie odbędzie się ono w przyjemnej atmosferze. Protection 4 Mending. Dobra, żeby w razie co, założę taki hełm, żeby wyglądać po prostu groźniej. Serio, żeby wyglądać groźniej. Buty, butów, cloud bootsów nie mam przygotowanych. Expa mam mało, potrzebuję na pewno perły. Potrzebowałbym również fajerwerki, jeśli jakiekolwiek mamy, to naprawdę chciałbym je przygarnąć, ale tak powinien mi wystarczyć na te akcje. O, tu są jakieś fajerwerki, biorę je, serio biorę. Dobra, 300 mi już wystarczył, w sumie więcej nie biorę. Ale czy mamy gdziekolwiek złoto? Proszę. Mamy, na jedno złote jabłko będzie. Na jedno złote jabłko będzie, co najmniej. Robimy sobie jedno złote jabłko. Na w razie co, serio, na w razie co. Mamy tarczę,
Nie mamy totemów jeszcze. Kurde, to jest problem. Jest tak wielki dzień, a ja nie mam totemów. No naprawdę, to jest... Znaczy, dobra, bomba atomowa. To będzie mi niezwykle potrzebne. To na tym... To jest moja przepustka. Przepustka do pozbycia się złych ludzi z serwera. Jestem bohaterem. Należę do grupy bohaterów. Ugrupowania bohaterów. Nawet myślę na to przewodniczącym tej grupy. I to musi. No jak to mi pomoże załatwić trzech naraz. No to widzicie, jak to wygląda, nie? Tworzy ogromną eksplozję. To musi to być to, nie? Jak zginę, to stracę i serce, i wielkość. Będzie mi przykro wtedy. I moje itemy stracę. Ej, szczerze? Ja chyba spotykam się z nimi sam na trzech. Chyba. Po prostu biorę sobie spodnie Unbreaking i jakikolwiek hełm, na przykład ten właśnie. I chyba nie idę tam z moimi najlepszymi itemami. Ej, bo chciałem zrobić wrażenie, ale nie, bo istnieje szansa, że mi się nie uda uciec od bomby atomowej, nie? Nikt jej nie stawiał, tak naprawdę nikt nie wie, jak to jeszcze działa. Nikt nie wie, jak działa bomba atomowa. Jestem pierwszą osobą na Drop SMP, która z niej korzysta. Dlatego wymyśliłem sobie plan ucieczki, z którego nieraz już korzystałem. Prosty i niezawodny mechanizm z windą i klapą, do którego wrzucam swoją enderperłę. Mam plan ucieczki, ale nie wiem, czy zadziała. Nie jestem przekonany po prostu, rozumiecie? Ale co do planu ucieczki, to właśnie. Potrzebuję zrobić taką windę. Czyli potrzebuję piasek dusz, ale potrzebujemy też kelpy. Dobra, widzowie, mamy kelpy, soul set i trapdora i perły. To będzie potrzebne do mojej ucieczki, tak przynajmniej mi się wydaje. Mówię, nie mam zamiaru się z nimi bić, ponieważ nie mam ani statystyk, no nie, ani totemów, nie mam szans z trzech na jednego. Chociaż będę tak gadać pewnie, ale to nie, wiadomo, że nie mam szans. Muszę na pewno odejść i znaleźć jakieś w miarę bezpieczne miejsce, w którym mój sojusznik będzie mógł normalnie mnie uratować. Ej, dobra, wiecie co, ja to chyba zrobię w cave'ie mniej więcej, ja to chyba zrobię tutaj. Tutaj będzie miejsce, z którego będę uciekać. Teraz chciałbym tutaj postawić klapę, czyli potrzebuję blok i od tego klapa. Uff, proszę, proszę, że niech to działa, tak jak myślę. Rzucam perłę, aha, za nisko, dobra. Dobra, drugi test, rzucam równo perłę. O, i dryfuję. Dryfuję, odczekajmy chwilę. Proszę, niech to działa ciągle tak jak kiedyś. Pyk, jestem, dobra, ej, to działa. Ja ich zniszczę. No i co, widzowie, chyba czekam na Plumiego. Chociaż nie wiem, bo jeszcze mam Ender Chesta. Postawię sobie tutaj Ender Chesta i po pierwsze wezmę bombę atomową już. No tak, wezmę. Ej, ja w ogóle chyba uderzę kogoś z mrożnego topora i dopiero postawię bombę, nie? Taki chyba będę miał plan. Wydaje mi się, że to może być fajne kombo. Czekamy na Plumiego, który powinien mi pomóc w tym planie. Napisałem do Plumiego z prośbą o pomoc. To on zamknie klapę i wytepa mnie z zasięgu bomby, żebym nie umarł. Jego rola w tym wszystkim jest niezwykle ważna. Cześć, Plumi, nagrywam, odpalaj Minecrafta, wszystko przygotowane i przetestowane. Musisz tylko zamknąć klapę i następnie udać się ze mną w miejsce eksplozji. W cały tak. plan... Tylko nie wiem, jak blisko mogę tam podejść. Nie, spokojnie, cześć. Wszystko stary, wszystko ci powiem, wszystko jest przemyślane. Nikt nie wie, jak bomba atomowa jeszcze działa, bo nikt jej jeszcze nie stawiał. Dlatego możliwe jest to, jesteś potrzebny, bo możliwe jest to, że ja nie wyjdę z tego cało. Rozumiesz? Słuchaj... Istnieje szansa, że pociągnę ich na dół ze sobą. Słuchaj, nie ma takiej opcji. No też mam nadzieję, że nie będzie takiej opcji, ale musimy się przygotować na najgorsze. Tak. Będę z nimi na kanale Discord, nie? Wbijasz no po tak. chwili do nas, po prostu mówić, czy coś tam możesz, no że siemka. My ci powiemy, że mamy ważne negocjacje, nie? I wtedy siedzisz cicho i słuchasz nas. Mhm. Na krzyknięcie tepaj! Coś takiego? Natychmiastowo klikasz. Ja, chłopie, ja nie wiem, czy to nie wywali serwera. Ja to mówię serio, ja nie wiem, czy to nie wywali serwera. Ja nie wiem, chłopie, czy to nie zgryfuje całego miejsca w borderze, w barierze. Kumasz, o co mi chodzi. Ja nie wiem, czy Drop SMP będzie zdatny do życia tu, gdzie jesteśmy jeszcze. Ja nie wiem, czy to ciebie nie dosięgnie. Ale stary, ale miejmy nadzieję, że nie. Dlatego jesteś w kopalni zabezpieczony jeszcze kamieniem i dlatego to wszystko jest w kopalni. Ile kratek od tego miejsca? Nie wiem, no to oni mi podadzą koordynaty. Chłopie, właśnie ja się obawiam, oni podadzą koordynaty nad tobą, to wtedy koniec. Byłem gotowy na poświęcenie. Wiedziałem, że mogę nie wyjść z tej sytuacji cało, że wiąże się to z ogromnym ryzykiem, ale i tak postanowiłem to zrobić, aby ochronić Drop SMP przed tymi zbirami. Stary, bo zobacz, jak to wygląda, nie? To wygląda naprawdę mega radioaktywnie, nie? No tak, ja to najszybciej będę siedział, żeby nikt przypadkiem... Tak. A tu nikogo nie ma z nami, ale raczej będzie chill. Tak, żeby ja nawet kilof schowałem, patrzę, biegam z kamiennym kilofem. O kurde. Ja, bo słuchaj, jak
ja zginę, no nie możemy stracić tego kill of F i 6, nie? No nie, wiesz co, ja wkładam elytrę do Ender Chesta, emeraldy, co tu jeszcze mam wartościowego? No chłopie, ja chowaj wszystko, co masz wartościowe, ja idę z mrocznym toporem i z mieczem ognia, bo stary w ogóle wydropił mi zatruty sztylet z dropu. Co ty gadasz? Wczoraj, tak, mam zatruty sztylet, więc nawet jak stracę miecz ognia, no wiadomo, że szkoda, ale nie będę aż tak płakać, nie? Do spotkania było coraz bliżej, a nagle do naszej kryjówki z mechanizmem przyszedł Reku. Nie mam pojęcia, jak teraz znalazł, ale Plumi tam został, a ja poszedłem zbudować drugi identyczny mechanizm w naszej bazie. Powiedziałem o tym mechanizmie Plumiemu i udałem się na spotkanie. Dobra widzowie, mała zmiana planów. Nagle Reku, gdzieś to pewien RP modzie, przyszedł do naszej tamtej kryjówki, znalazł nas i musieliśmy przełożyć wszystko do naszej bazy i zrobiliśmy to szybko, wszystko amatorsko, ale działa, nasz mechanizm jest prosty i ja szybko sobie uciekam, a Plumi już tu zostaje, nie? Udaję się na miejsce spotkania, pokojowo nastawiony. Pamiętaj, to ma być pokojowo, tylko nas oszukasz, a skończy źle. Nie, nie będzie oszust, nie musisz się bać. Dzień dobry. Aby na pewno? Dzień dobry. Jesteś. Na pewno. Dobra. Ale dlaczego trzymamy od dystans? Razu? Trzymaj dystans. Trzymamy dystans, ja chcę was widzieć po prostu. Okej. Panowie rozglądajcie, żeby nas plecy nie zrobili. Nie, spokojnie. Gdzie jest twój kolega? Ja pamiętam, jak ostatnio było spokojnie. Nie wiem. Gdzie jest twój kolega? Panowie, ja nie potrzebuję kolegów. Jestem sama was czeka i taką dalej przewagę. Wiemy, że gdzieś tu jest. Kartel nie ufał mi. Nie był do mnie pokojowo nastawiony. Chodźcie tutaj, koledzy. Co my robicie? Tak, robimy totem. Mogę podejść? Nie, nie możesz podejść, bo my robimy totem, Sorry. Żeby się bronić przed złymi duchami. Ale to jedyne złe duchy czy osoby, to wy jesteście tutaj na serwerze. No, palę się. No to zejdź. Krofik ze swoją bandą zbirów odprawiał jakieś dziwne rytuały. Nie wiedziałem, czego mogę się po nich spodziewać. Dobra, teraz możemy rozmawiać. A mogę podejść? Nie, możesz podchodzić. Dobrze, panowie, jak wiecie, jesteście... Nie wiemy. Jesteście złymi ludźmi. Ja tutaj przychodzę jako przedstawiciel ugrupowania bohaterów serwerowych. Ale wytłumacz nam, czemu jesteśmy złymi ludźmi, bo ja dalej tego nie pojmuję. Niestety, muszę wam to po prostu przekazać. Dlatego jesteście złymi ludźmi. Proszę, musicie to wziąć, proszę. To wam wiele wyjaśni. Dałem im książkę, w której znajdowała się lista złych ludzi. Dobra, gramy w papier kamienny, kto po to idzie. Po to krok, nie? No dobra, niech będzie. Ła, nie w ogień! Spokojnie, to jest rozporządzenie serwerowe. Proszę, przeczytaj. Spokojnie, przeczytaj. Spokojnie, celuję w niego. Spokojnie. Chodź, cofaj się, szybko, cofaj się. Idę. No panowie, nie ma stresu, naprawdę. Zło. Książka nazywa się Zło. Lista złych ludzi. Moje imię, Stefan i Reku. Zostaliście oznaczeni jako źli ludzie, niestety. Podaj mi powód, dlaczego możemy być złymi ludźmi. Bo zabijacie i gnębicie bezbronnych graczy na terenie spawna chronionym przez bohaterów. Przykład jest Fazi. A Reku dzisiaj robi dobrą minę do złej gry, bo dał chlebek Alionowi, który wbił, ale nie zabił go, tylko dlatego, że ja byłem na kanale i wiedział, że go ochronię. Reku, ja wiem, że miał... Ała! No panowie, spokojnie! Panowie, ja w dobrych intencjach, bo zaraz się pokliwamy. Po chwili dałem im drugą książkę. Panowie, niestety mam gorszą informację. Czemu nie możesz nam tego przekazać? Musicie to przeczytać, naprawdę. Co się dzieje z tym Stefanem? Stefan, wszystko to jest dobrze. Kodeks. Tak, dobrze, spokojnie. To jest kodeks bohaterów. Dyrektywa pierwsza. Złych ludzi należy eksterminować, dezintegrować, niszczyć i zmienić na lepszych. Dokładnie. A w połączeniu z pierwszą księgą, chyba wiecie... Panowie, mi się wydaje, że powinniśmy zrobić redefinicję słowa źli ludzie. Felipeza, jaką księgą? Ej! No, zło? Ej, dobra, ale wiecie, że to jest się wpisało w serwer, to już na SMP jest wpisana zasada, jesteście złymi ludźmi, oznaczeni. Nasza tabliczka będzie tutaj, bo niestety nie starczyło budżetu. Rozumiem, a czy jest szansa, że się poprawicie na lepsze, czy nie ma na to szansy? Bo jest problem. Nie widzicie tego drugiego gracza? Bo problem jest taki, nie, że Filipeza, on dobrze mówi i to jest problem. Ty zdradziecka świnio! Ej, co ty robisz? Ale Reku, dobrze, widzisz, Reku, ty... Nie chcę ci panów, jesteśmy braćmi, należy do tego samego klubu książki. Reku zrobił krok. Jak książki? Wy się nazywacie kartelem! Nie, klub książki. Moja babcia nazywa się kartelem, przestań mi przerywać!
Tylko źli ludzie odnosi karterami. Nie możesz tak mówić. Nie lubię niebieskich, nie wiem czemu. Ale po prostu nie lubię. To się nazywa oprócz ciebie, ty jesteś piękny, ty jesteś piękny. No dobra. Nie traktowali mnie poważnie. Nie wiedzieli, jaki przedmiot posiadam w ekwipunku i cały czas żartowali sobie z mojego bohaterstwa, z mojej ekipy i z mojej walki ze złem. Chcesz strugać bohatera? Tak? Nie, chcesz tak. Strugać bohatera? Ja jestem bohaterem, więc go strugam. A mamy ci pokazać, jak w historii kończą bohaterowie? No chyba no, dobrze kończą, opowiem ci historię o pewnym australijskim malarzu. Nie, ten bohater, nie opowiadaj takich rzeczy. Po pierwsze, muszę usunąć tę tabliczkę. Zostaw tabliczkę, nie ruszaj tabliczki. Zniszczyłem tabliczkę. Zniszczyłem tabliczkę, spokojnie. To jest krok w kierunku waszej naprawy. Po drugie, jako zadać uczynienia, żebyście stali się dobrymi ludźmi, możesz mi oddać swój hełm Krofix, to na pewno dobrze wpłynie na to. A po trzecie... Ty, widzicie? Czekaj. Ty nami właśnie manipulujesz. Nie, patrzcie, nie! Pomyślcie tak o uważa. Tym. Podaj. Niech tu teraz ktoś przyjdzie. Ty się nie odzywaj, ciebie tu z nami nie ma. Nie, ty się nie wypowiadaj. Halo, nie słychać cię, chyba wiatr wieje. No właśnie, wiatr wieje, cię nie słychać. Jak mi znajdziesz jedną osobę, która tak myśli, która się tu nagle pojawi, to nie ma problemu. Dyskutowaliśmy, a nagle mnie okrążyli. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Zadam wam jedno ostateczne pytanie. Dzięki. Tylko. Reku, jest gdzie szansa? Jesteś? Bo ty, tam jest, ty tam jest. Się tam czaisz, jest. Czy co? Ty z tam nim jest. Jesteś? Nie no, spokojnie. Ja czy to jest tylko szansa obserwuję. Na to, pytanie do Stefana, czy jest szansa, że się poprawisz i staniesz się lepszym człowiekiem? Też jestem cudownym człowiekiem. Prawda, Krofix? Prawda. Ale a mi się wydaje, że Felipeza tak powiem, nie bo jest do niego dobrym człowiekiem. Celujesz do niego skuszy. Nie, nie. Felipeza, posłuchaj mnie. Jak będziesz zwracał książki w terminie, to porozmawiamy wtedy pokojowo. A teraz... Dałem ci książki, to je spaliłeś. Oła! Dawaj! Więcej uciekać! Uciekajcie! Czemu zlagował serwer? Oła! Wysadziło... Domówka jakaś wybuchła! Co się stało, panowie? Co jest? Co się tu stało? Co jest grane? Koniec, drop SMP! Koniec. Co się wydarzyło? Postawiłem bombę atomową, a cały serwer zamarł. Dosłownie zlagowało cały serwer. Niestety po chwili umarłem i straciłem moje wszystkie przedmioty. Na szczęście te najcenniejsze zostawiłem w Ender Chestie. Wszyscy zdechli i temu też nie ma, bo wybuchły. Wszystko wybuchło. Pierdziele. No zaczęliście mnie bić, no! Dlatego mówię, wy jesteście... Złymi ludźmi! Mój plan się powiódł. Znałem ryzyko i niestety zginąłem, ale razem ze mną zginął Krofix, Stefan oraz Reku, czyli trzech bandytów. Od razu pobiegłem w kierunku krateru, żeby poszukać dropów i zobaczyć krater. Może bitwa zakończyła się remisem, ale wojna się jeszcze nie zakończyła. Felipe, my tego tobie nie zapomnimy. Dawaj, przyleć po mnie, proszę cię. Minus 100 na minus 700. Ale panowie, jak wy to zobaczycie na własne oczy, to nie zdziwicie się, że zlagowało. O, cześć! Przechowaj to. Dobra, uciekaj stąd, szybko, nara! Krater był ogromny, wyglądało to strasznie. Nie spodziewałem się aż tak wielkiej skali tego wybuchu. Na szczęście do krateru dotarłem jako pierwszy i zebrałem dropy, które potem dałem Plumiemu. Nie wiedziałem jedynie, dlaczego zginąłem, skoro Plumi był cały i zdrowy. Dlaczego mnie nie wytepał? Plumi! Misja Co? Pokojowa się udała! Może misja poświęciłem się w imię dobra, ale jesteśmy to my, jesteśmy bohaterami, właśnie to udowodniliśmy! Dokładnie tak. Piątka, chłopie, stary. Może patrz, oni mogą myśleć, że może zginąłem. Może jest remis, ale po pierwsze, ty przeżyłeś, my mamy dropy i ostatecznie i finalnie to my, to oni nas atakowali, to oni mnie zaatakowali i to my udowodniliśmy, że to oni są złymi ludźmi, farmazonami, nie są klubem książki, tylko kartelem złym, tak gnębią złych ludzi i wyszło na nasze. I misja pokojowa, dokładnie, czyli ich zneutralizowanie przebiegła pomyślnie. Stary, widzisz tam, łapce, widzisz tam. Widzę. Dawaj. Po dwa. No dobra, to co? Wspólna akcja. Dobra, no to na 3-4, co? No jasne. 3-4. Emblemat szybkości w końcu! Jakaż statystyka! Brawo. Stary, co? Ja mam kilo szybkości i emblemat przebicia. No to używam chłopie... Używam otrzymać plus 10% wzmocnienia przebicia. No to na samuraja, na samuraja. To jest na jakiś nakłada? Nie, emblemat przebicia jest do klasy samuraja. Wypadł mi emblemat szybkości oraz plemienna zbroja, która osobie noszącej dodaje dwa dodatkowe serca. Mi wypadł emblemat szybkości, który w tym momencie sobie dodaje i w końcu będę szybciej biegać. Mega. Ale stary, no mi drop poleciał naprawdę super, bo mam plemienną zbroję.
Dodaję osobie noszącej plus 2 serca. Ale to wygląda, jest... co jest? No mówię, to jest... Niesamowicie. To nie koniec, to nie koniec. To nie koniec, to nie koniec. Dawaj, 3, 4. Ry. O kurde, co masz? Stary, drugi emblem od przebicia, co mnie niezbyt satysfakcjonuje. Oraz no miecz odrzutu. Powiedzmy, że tą stronę. Ała, weź. O, kurde. Ale stary, no. Ja mam kolejny emblemat szybkości. Mam 120%, mega dobrze. Ej, stary. Czekaj, bo mam ostry miecz, widzisz to? O kurde. Jakie bydle, pamiętamy to. To jest bydle, oczywiście, tak. Że pamiętamy. I zobacz to. Tak, pamiętamy. Stary, to ma sharpness 7, zobacz. Z kolejnego dropa wypadł mi ostry miecz, który zadaje zwiększone obrażenia. Serio, z dropów byłem bardzo zadowolony. Po tym wszystkim wylogowałem się z serwera, lecz po chwili wróciłem, ponieważ Krofix chciał się ze mną wymienić. Wiedziałem, że nie ma żadnych przedmiotów i nie może mi nic zrobić. Dlatego zaufałem mu i uwierzyłem, że się zmienił na lepsze. Na spawnie się spotykamy. No, neutralny grunt. Nie, to idzie, to Krofix? No to Krofix pójdzie. Zginąłem. Wyteleportowali mnie pierwszą perłą z pierwszej kryjówki, którą odkrył Reku i zginąłem. To był jeden wielki podstęp. A zanim mnie wyteleportowali, zdążyłem wyciągnąć z Ender Chesta mój hełm wody i moje legendarne z Protection 5 spodnie śmierci, które straciłem. To jest początek wielkiej wojny z tymi zbirami. Nie wybaczę im tego i nie spocznę, dopóki nie odzyskam moich spodni śmierci. Zastanawia mnie jedna rzecz. Co się stało z Plumim? Dlaczego nie wyteleportował mnie podczas wybuchu bomby atomowej? Dlaczego zostawił moją Ender Perłę w tamtej kryjówce, a był tam jako ostatni? Czy Plumim mnie zdradził?